Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, w czasach swoich poprzednich rządów mieliście zasadę haz Polską Wschodnią, a teraz przyjęliście zasadę haz z rozwojem Polski. Postanowiliście zamienić ambitny projekt rozwojowy, ważny szczególnie dla miast średnich, takich jak Włocławek czy Grudziądz, w jakiś kulawy trójskok, który doprowadzi do jeszcze większego wykluczenia komunikacyjnego miast, które już teraz mają problemy z wyludnianiem się. Wy mówicie, że będziecie urealniać, a to znaczy, że będziecie ciąć, będziecie zabierać, że po prostu, jak to zawsze za waszych czasów, pieniędzy nie ma i nie będzie. Będąc w opozycji, kpiliście z ustawy o transporcie kolejowym, który podpisywał pan prezydent Duda w Końskich. No tak, bo dla was to jest śmieszne, że mieszkańcy mniejszych miast chcą mieć zapewniony transport. To jest wasza miara. Dlatego mam pytanie, co ze szprychą Płock, Włocławek, Grudziądz, Trójmiasto? Czy będzie realizowana? I tyle mówicie o wywłaszczeniach. To ile tych wywłaszczeń było do tej pory? Bardzo chętnie się dowiem. Ja bardzo dziękuję jednocześnie.